Kazanie wygłosi goszczący w naszym zborze pastor Jacek Igła. Zapraszam. Bracia i siostry w Jezusie Chrystusie, Panu naszym, drodzy przyjaciele, piękna sprawa, że jesteśmy na tym miejscu. Obserwowałem te dzieci, słuchałem opowiadania i kiedy Błażej powiedział, może ty pastorem zostaniesz, to tak do chłopca tutaj. Mam mieszane odczucia, no po takich odpowiedziach, ale każdy ma swoją drogę. Za łaską Bożą jestem pastorem i chwalę Boga za to. Chociaż wiadomo, jak jest, czasami stresy różne, ale moi drodzy, jest czas na Słowo Boże. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy otworzyli jedną z najpiękniejszych ksiąg, a może jest nawet najpiękniejsza, to jest Ewangelia Jana. Niektórzy mówią, że Ewangelia Jana jest fascynującą Ewangelią. A szczególnie chciałbym, żebyśmy otworzyli trzeci rozdział Ewangelii Jana, dlatego że treść tego rozdziału jest niezwykła. Zawiera ona równocześnie najlepszą i najgorszą nowinę, jaką kiedykolwiek głoszono na tej planecie. Rozdział trzeci, wierzę, że na pamięć znamy przecież ten rozdział, przynajmniej historię rozmowy wyniosłego nauczyciela żydowskiego Nikodema z Chrystusem. Było to w nocy. Rozdział trzeci jest streszczeniem przesłania o życiu i śmierci, które Bóg kieruje do każdego człowieka na ziemi. Ale najpierw dobra nowina. Znajduje się ona w najwspanialszym wierszu. Przed chwilą starszy zboru przeczytał ten wiersz, ale on go nie musiał czytać, bo my go znamy co? Na pamięć. Ale ja go przeczytam, mimo że znam go na pamięć, jeszcze raz, bo ja należę do tych omylnych. Niech Słowo Boże jeszcze raz przemówi. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Dlaczego ten tekst jest najwspanialszy? Śmiem twierdzić, że to jest najwspanialszy tekst. Ja mogę nie rozumieć może pewnych aspektów w innych fragmentów Biblii, ale jeżeli ja przyjmę sercem i rozumiem to, co tu jest napisane, to jestem na najlepszej drodze. Dlaczego ten tekst jest najwspanialszy? Kilka powodów podam. Po pierwsze, że mówi o najwspanialszym dawcy, o Bogu. Nie człowiek jest dawcą najwspanialszym, nie ludzie. Bóg jest dawcą. Bóg nie mógł mieszkać w pustym wszechświecie sam. Dlatego zaczął stwarzać nieupadłe światy, aniołów zaczął stwarzać i pewnego dnia stworzył planetę Ziemia. I wtedy, kiedy było takie szczęście na tej planecie, wiemy, co się wydarzyło, straszny jest ten trzeci rozdział w Księdze Rodzaju, najlepiej, gdyby go nie było, ale on jest i stał się rzeczywistością, że ludzkość oderwała się od Boga, zostawiła Pana Boga. I co zrobił Pan Bóg? Pan Bóg się nie mógł pogodzić z tym. Nie mógł się z tym pogodzić, bo rodzic się nigdy nie pogodzi, że jego dziecko ginie. I postanowił rozwiązać ten problem, przyjść osobiście na planetę Ziemia. Najwspanialszy dawca, nie ma lepszego dawcy, nie ma cudowniejszego dawcy. Bóg nam daje codziennie, daje nam powietrze, daje nam słońce, przede wszystkim daje nam łaskę Bożą. Ale 2000 lat temu dał siebie bezgranicznie. Dlatego jest to najwspanialszy tekst. Dlaczego jeszcze jest on najwspanialszy? Ponieważ wspomina najwspanialszą rzecz na świecie, miłość. Miłość Bożą oczywiście. Nie da się żyć bez miłości. Zgodzimy się z tym? Myśmy powstali z miłości.
Bo Bóg jest nazwany miłością. Agape, 1 Jana 4,8, słynny tekst. Nie da się żyć bez miłości. Jeżeli ludzie nie doświadczają miłości, to ich życie jest do niczego, jest puste, beznadziejne. Ale tutaj jest mowa o jakiej miłości? Bożej miłości. Że Bóg tak umiłował. No jak On umiłował tą ludzkość? I ten tekst jest najwspanialszy. Z innego jeszcze powodu. Kolejny powód podam. Bo dotyczy największej ilości ludzi, którą można objąć miłością. Całego świata. Nie tylko adwentystów Dnia Siódmego. Nie tylko jeszcze jakiejś innej grupy, tak? Wszystkich ludzi. Miłość Boża obejmuje cały świat. Czy jest to dobra nowina? Czy jesteście zadowoleni, że mamy taki tekst w Ewangelii Jana 3,16? Czymże byłoby nasze życie, gdyby nie było takich informacji w Biblii? Diabeł od samego początku pracuje i pracował od samego początku upadku, że Bóg jest straszny, że Bóg tylko poluje na ludzi, wymyślił rozmaite filozofie, kierunki religijne, które miały na celu przebłaganie Boga, żeby w jakiś sposób przebłagać tego Boga. A Pan Bóg pokazał, że jest tak wspaniały, tak cudowny. Dlaczego ofiary starotestamentalne różniły się od ofiar pogańskich? Bo w ofiarach, w religiach pogańskich to ty musiałeś złożyć ofiarę, żeby przebłagać Boga. A w Bożej religii Bóg mówi, ja składam ofiarę. Ja z siebie składam ofiarę. A więc cały świat jest objęty tą miłością. A największym dowodem tej miłości, to jest kolejny powód, to jest właśnie ofiara. A co to za miłość, która tylko bazuje na słowach? Co to za miłość jest? Miłe siostry, kobiety, czy chcielibyście, żeby mężczyzna tylko piękne słowa mówił? Słowa są ważne, na pewno, bez dwóch zdań. Ale żeby tylko to się na słowach kończyło, a czyny to nic? Nie wierzę, żebyście chciały takich mężów, takich partnerów życiowych, takich narzeczonych może, tak? Nie, nie. Miłość zawsze co? Dowód daje. A dowodem miłości jest ofiara, jaką Bóg złożył z siebie. Jest to najwspanialszy tekst, Jan 3,16. Ciągle się nim zachwycam, wiecie co? To jest coś niesamowitego, ten tekst. Kolejny dowód, powód, że jest to najwspanialszy tekst. Bo ten tekst informuje, że tą największą ofiarą jest Syn Boży, Pan Jezus. Ten, który 2000 lat temu przyszedł jako człowiek, narodził się w Betlejem, żył dla nas, nadał sens naszemu życiu i to życie oddał. Syn Boży, tak, jest tą największą ofiarą. Kolejny powód, zobaczcie, ile jest treści w tym tekście. Ten tekst zawiera zaproszenie do największej ilości ludzi, do każdego. Tu nie jest napisane, aby ta grupa ludzi, aby adwentyści tylko, tak? Dnia siódmego, Boży Kościół. Każdy, a jeżeli każdy, to i ty. Wierzysz to? I ty siostro, i ty bracie. Każdy, 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 każdy. Jest to najwspanialszy tekst? Wierzycie w to, że jest to wspaniały tekst? Ja wierzę w to ciągle. Kolejny powód. Jedyny postawiony warunek jest równocześnie najłatwiejszym warunkiem na świecie. Wiara. Wierzyć może każdy, wierzyć może bogaty, wierzyć może biedny, wierzyć może chory człowiek, wierzyć może zdrowy, dziecko może wierzyć, tak, każdy może wierzyć, wszyscy mogą wierzyć. I to jest właśnie, z jednej strony jest to najłatwiejszy warunek, jaki Bóg stawia człowiekowi, a z drugiej strony ludzie tak pokomplikowali to wszystko. Że powymyślali jakieś dodatkowe warunki, żeby właśnie doświadczyć tej Bożej miłości. I jeszcze ten tekst jest wspaniały z innego powodu. Bo mówi o uniknięciu najokropniejszego losu, zatracenia wiecznego. Zatracenie wieczne, najstraszniejsza rzecz, separacja od Boga na wieki. I ten tekst nas uczy, że możemy uniknąć zatracenia. Jeżeli my pojmiemy sercem ten tekst i przyjmiemy to, co tu jest napisane, zaakceptujemy to, unikniemy tego wiecznego zatracenia.
I jeszcze dlaczego ten tekst jest najwspanialszy? Bo obiecuje najcudowniejszą nagrodę. Życie wieczne. Ja nie umiem sobie wyobrazić życia wiecznego. Mam bujną wyobraźnię, przyznaję. Przynajmniej zawsze ją miałem w przeszłości. Nie wiem, jak dzisiaj po tylu latach bycia pastorem, do tego chłopca tutaj może żartuję, ale mam tą wyobraźnię, że musi być chyba wspaniałe to życie wieczne. Chociaż trudno sobie to wyobrazić. Życie wieczne. Będziemy żyć wiecznie. Dzisiaj mówiliśmy o śmierci, o starości. Nie wiem, jak się czuliście, ale przecież jesteśmy wierzącymi ludźmi. Pewnego dnia Pan Jezus dzięki temu, co dla nas dokonał i co dokonuje dzisiaj, tak? I że przyjdzie powtórnie na tę planetę, przemieni nas. Będziemy piękni, będziemy odmłodniejemy w jednej chwili i będziemy na wieki z Jezusem Chrystusem. Życie wieczne, to jest dopiero coś pięknego. Doprawdy jest to wspaniały tekst. Ale co jeszcze zawiera tekst Jan 3,16? Że tekst Jan 3,16 mówi, że świat jest w rękach tego, który go stworzył, który jest miłością, tak? Ten tekst twierdza też, że człowiek w jakiś sposób stał się co? Złym. Potrzebuje doznać przemiany. A co najważniejsze, podaje, w jaki sposób dokonuje się zbawienie, ratunek. Nasze więzienia, nasze sądy, nasze cmentarze, nasze szpitale o czym świadczą, kochani? Że człowiek potrzebuje ratunku, wybawienia. Taka prawda jest. Potrzebuje wybawienia też od poczucia winy. Za grzech, za minione życie, tak? Tłumione poczucie winy, ktoś powiedział, że jest przyczyną co najmniej połowy wszystkich chorób na świecie. A z pewnością więcej niż połowy wszystkich smutków. Wiele mamy przykładów, jak ludzie byli dręczeni przez poczucie winy w Biblii. Mamy kobietę przyłapaną na cudzołóstwie, tak? Dręczona przez poczucie winy. Wszyscy ją już skasowali, mówiąc tak brzydko, tak? Samarytanka przy studni miała poczucie winy? Miała poczucie winy. Zacheusz, celnik, miał poczucie winy. Pan Jezus stanął na drodze życia tych ludzi. Kiedy my przyjmujemy treść Ewangelii Jana 3,16, to co się dzieje z naszymi sercami? One kruszeją, nasze charaktery zaczynają się zmieniać na obraz i podobieństwo Boże. A czy wiecie, jaki brzmiał najtrafniejszy z zarzutów faryzeuszy skierowany pod adresem Chrystusa? Ten człowiek przyjmuje grzeszników. Ci ludzie, którzy go odrzucali, którzy go nie akceptowali, wypowiedzieli chyba w sposób jakiś nieświadomy jedną z najpiękniejszych prawd. Ten człowiek przyjmuje kogo? Grzeszników. Czy jesteś grzesznikiem? Czy są tutaj grzesznicy? No tak. Są. Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Tylko jedni się do tego nie przyznają, a inni się przyznają. Nie ma ani jednego sprawiedliwego, wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej. I faryzeusze powiedzieli piękną sentencję, piękną myśl. Ten człowiek przyjmuje grzeszników, tak? Całe Pismo Święte rozbrzmiewa tą radosną wieścią. Bóg miłuje tych, którzy nie potrafią miłować. Przebacza tym, którzy nie umieją przebaczać. Taka jest prawda. Ale zwróćmy uwagę jeszcze, że Ewangelia Jana 3,16 nie zawiera żadnych ukrytych warunków, nie nakazuje nam, abyśmy coś rozpoczęli czynić, abyśmy coś osiągnęli. Ten tekst mówi nam, że mamy wierzyć, bowiem wierzenie jest czym? Zaraz właśnie powiem, czym jest wierzenie, kilka takich perełek może. Jest przyjmowaniem, a nie czynieniem. Słowo wierzyć występuje ponad 100 razy w Ewangelii Jana. Ponad 100 razy występuje to słowo. No czym jest to wierzenie? W tym rozdziale Pan Jezus powiedział w trzecim rozdziale i ten wiersz 14 i 15. Popatrzmy. Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak musi być wywyższony Syn Człowieczy, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Pamiętacie tę historię? Naród izraelski wędruje do ziemi obiecanej.
Tak jak i my wędrujemy do ziemi obiecanej. Zaczynają narzekać, zaczyna im się nie podobać ta droga. W końcu zaczynają pretensje mieć do Mojżesza. A w końcu do kogo zaczęli mieć pretensje? Do Pana Boga zaczęli mieć pretensje. Jak to Biblia mówi, zaczynają szemrać. I co Pan Bóg robi teraz? Dopuszcza jadowite węże. Ci ludzie pod wpływem tego, że wielu umierało w obozie, zreflektowali się, przybyli szybko do Mojżesza i powiedzieli: Mojżeszu, módl się do Boga, bo jeżeli Bóg coś nie uczyni, to my zginiemy. Jeszcze przed chwilą przeklinali tego Mojżesza, jeszcze przed chwilą mówili, jaki to fatalny przywódca, ale teraz przyszli do kogo? Do Mojżesza przyszli. I Mojżesz modlił się do Boga. I Pan Bóg co powiedział? Zrób miedzianego węża, osadź go wysoko na drzewcu i każdy, kto spojrzy na tego miedzianego węża, będzie żył. I co się dzieje w obozie? Radosna wieść rozeszła się przez obóz, tak? Jest ratunek, jest szansa wyjścia z tego. Ale byli ludzie, którzy powiedzieli tak: co? Patrzeć? Na to mamy patrzeć, na tego węża? A zastanawialiście się, dlaczego wąż tutaj w tej historii symbolizuje Jezusa Chrystusa? Kogo zawsze w Biblii symbolizuje wąż? No diabła, szatana, tak? Ale Pan Jezus powołuje się na analogię, używa analogii tego miedzianego węża, żeby mówić o swojej śmierci. I ja przez wiele lat się zastanawiałem, dlaczego tutaj ten miedziany wąż symbolizuje Jezusa Chrystusa. Z pomocą przychodzi tekst 2 Koryntian 5:21. Tam jest napisane tak: On, czyli Pan Bóg tego, czyli Chrystusa, za nas grzechem uczynił, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Że Chrystusa potraktowano ze względu na nasze czyny, w których nie miał udziału. Aby nas potraktowano ze względu na Jego czyny, w których nie mieliśmy udziału. Jego potraktowano jak najgorszego grzesznika, jak diabła takiego. Włożono wszystkie nieprawości całej ludzkości, i twoje, i moje, na Niego. I dlatego w tej jednej historii Pan Jezus jest tutaj symbolizowany przez tego miedzianego węża. I teraz zobaczcie, ratunek gdzie jest? Gdzie był ratunek w tej historii? Ty masz spojrzeć przez wiarę. Ale niektórzy mówią tak, ja słyszałem w kościele nawet, no co to bałwochwalstwo? Przecież Pan Bóg zakazał bałwochwalstwa. Nie, to była ilustracja. Tak jak baranki były ilustracją, tak jak cały system świątynny uczył wielkich praw zbawienia. Ludzie teraz mieli spoglądać na tego miedzianego węża i mieli dojść do jakich wniosków? Że po pierwsze, ratunek nie jest z tym, że będziecie ranami się zajmowali. Wielu w Izraelu mówiło: nie, no bzdura patrzeć na tego miedzianego węża. Musimy teraz wyciąć tą ranę, opatrywać tę ranę. Nie, może tam wysysali tą truciznę. I co się działo dalej? Umierali. I diabeł wymyślił taką filozofię myślenia, tak? Że pracuj nad zbawieniem, sam sobie poradzisz. Babilon, to jest właśnie cecha Babilonu. Pomóż sobie sam, tak? A jakie jest poselstwo Ewangelii? Nie, ratunek jest gdzie? No w górze jest ratunek. Tam trzeba spoglądać na Chrystusa, który stał się za nas grzechem, abyśmy w Nim stali się sprawiedliwością Bożą. Czyli wiara to jest, widzicie, oglądanie, ale oglądanie z zaufaniem. To nie jest takie zwykłe patrzenie. Wiara jest też przyjmowaniem. Pierwszy rozdział Ewangelii Jana, wiersz 12 mówi: tym zaś, którzy Go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego. Widzimy? Tu jest wyraźnie napisane, którzy co? Którzy Go przyjęli. Chrystusa trzeba przyjąć. Przyjąć Go jako Zbawiciela osobistego. Ewangelia Jana 6:35 mówi tak: ja jestem chlebem żywota. Kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie. Czyli wiara jest przyjściem, tak? Do Chrystusa przychodzę. On jest moim chlebem, moim Zbawicielem. I wiara jest przede wszystkim czym? Ufnością. Zaufaniem jest. Pan Jezus powiedział kiedyś: na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. To jest zaufanie. Ja mam w to wierzyć, ufać, że to jest, to się stało. Najlepszą nowiną jest to,
że w chwili, kiedy człowiek zaufa Chrystusowi, w tym samym momencie jest uwolniony od wszelkiego potępienia. Tak uczy Słowo Boże, że list do Rzymian, wspaniały tekst, ósmy rozdział listu do Rzymian, wiersz 30-31. Cóż na to powiemy? Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam? On, który nawet własnego Syna nie za nas wszystkich wydał, jakżeby nie miał z Nim darować nam wszystkiego? Karę za złamanie prawa Bożego zapłaciliśmy w osobie naszego reprezentanta, przedstawiciela, który był tą ofiarą zastępczą 2000 lat temu. Był to ten Wielki Piątek 31 roku naszej ery, tak jak proroctwo Daniela mówi nam to. Mam nadzieję, że jeszcze wierzycie w proroctwa Daniela, Adwentyści Dnia Siódmego. Wierzycie jeszcze w proroctwa Daniela? Już nie pytam się was, czy wierzycie w rok 1844, bo boję się, że już dawno wielu przestało w to wierzyć. Ale to tylko dygresja pewna, że Wielki Piątek 31 roku naszej ery, mniej więcej godzina 15 naszego czasu, tam zapłacono karę za grzechy nasze. Czy jest to dobra nowina? Czy jest to wspaniały tekst? Jan 3,16? Ale teraz zła nowina. Chcecie złej nowiny? Muszę wam to powiedzieć, bo to jest też przesłanie do mnie. Bym był bardzo niezadowolony, jakbym nie powiedział też o złej nowinie. Pamiętacie Samarytankę, kiedy była przy studni? Pan Jezus ją naprowadza na Bożą prawdę. Dyskutują. A w pewnym momencie Pan Jezus zmienia temat i mówi: zawołaj swojego męża. No nie mam męża. Dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, ale teraz z tym, którym jesteś, to nawet twoim mężem nie jest. Dobrze powiedziałaś. Zastanawialiście się, dlaczego Pan Jezus nagle zmienił temat wszedł na płaszczyznę dla niej bardzo nieprzyjemną. Nie chcemy oceniać tej kobiety, bo to nie o to chodzi tutaj. Mówił jej o wodzie życia przed chwilą, a teraz mówi, pokazuje jej ciemną stronę życia. Bo wodę życia może tylko przyjąć i zaakceptować ten, który zobaczył podłość swojego życia i grzech swojego życia, który osądzi swoje grzeszne postępowanie, zobaczy grzech swojego życia. Ona tam zmieniła szybko temat: Panie, widzę, żeś prorok, nasi ojcowie w Tobie żyli. Nie dziwię się jej. To było bardzo nieprzyjemne dla niej, bo Pan Jezus chciał jej pokazać najpierw co? Że zanim Ty zapragniesz nowego życia, przebaczenia, to Ty musisz poznać swoje grzechy. Tak? Zła nowina. W tym rozdziale trzecim Ewangelii Jana przeczytam wiersz 18 i 19. Kto wierzy w Niego, nie będzie sądzony. Kto zaś nie wierzy, już jest osądzony. Dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. A na tym polega sąd, że światłość przyszła na świat. Lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, bo ich uczynki były złe. A więc widzimy tutaj w tym trzecim rozdziale nie tylko dźwięk dzwonów Ewangelii, ale taki pomruk złowieszczego gromu, że nasz osobisty stosunek do Chrystusa zadecyduje o naszym losie. Nikodem przyszedł do Jezusa i mówi tak: no widzę, że jesteś nauczycielem w Izraelu, wiesz co, ja też jestem nauczycielem w Izraelu, to może byśmy tak porozmawiali o religii trochę. A co powiedział mu Pan Jezus? Zdecydowanie. Jeśli się nie narodzisz na nowo, nie wejdziesz do Królestwa Bożego. Powtórzył to potem drugi raz, jeszcze raz powtórzył to, tak? Jeśli się kto nie narodzi z wody i z ducha, nie wejdzie do Królestwa Bożego. Chrystus Pan dzisiaj tutaj na tym miejscu, na Foksal 8, chce nam powiedzieć, że nikt z ludzi nie będzie żył wiecznie, jeżeli nie dozna odnowy serca, nowonarodzenia. Ja zawsze, kiedy prowadzę temat o milenium, o tysiącleciu z osobami, które poznają Biblię, to używam takiej gry słów. Kto się urodził raz, umrze dwa razy. Kto się urodził dwa razy, umrze tylko raz albo w ogóle nawet nie umrze. Czy rozumiemy tę grę słów? Może powiem jeszcze tak dosadnie. Kto urodził się tylko dla tego życia tutaj, aby jeść, pić, dobrą pracę, mieć biznes, tak, mieszkać w pięknych miastach, jeździć na wycieczki i tak dalej, co wcale nie jest złe. Proszę tego tak nie odbierać.
Chętnie bym pojechał na jakąś wycieczkę odpocząć w ogóle, bo jestem pastorem Kościoła Adwentystów i mam stresy. Tak, ale nie o to chodzi. Jeżeli tylko takie życie chcemy prowadzić, nie będziemy żyli wiecznie. Kto urodził się raz, umrze dwa razy. Umrze za swojego życia, czy to żywo doczeka przyjścia Chrystusa, czy nie, ale potem co? Wtóra śmierć go będzie czekała. Ale kto urodził się dwa razy, umrze tylko raz, albo w ogóle nie umrze. Czy wierzycie, że możemy żywo doczekać przyjścia Jezusa? Naprawdę w to wierzycie? Amen. Ja jeszcze w to wierzę, jak już mówiłem. Nie wiem, jakie Bóg ma plany dla mnie, ale wierzę, że żywo doczekam przyjścia Jezusa. Kto urodził się drugi raz, będzie żył wiecznie. To jest to duchowe narodzenie. My musimy tego doświadczyć. Jeżeli dostojnik żydowski, który znał Biblię, znał proroctwa, potrzebował tego, to i ja tego potrzebuję, i ty tego potrzebujesz, i wszyscy musimy tego doświadczyć. Nowonarodzenia. Cała Ewangelia Jana jest przesiąknięta tematem przemiany. Każdy z 8 cudów, jakbyśmy czytali od początku tę Ewangelię, mówi o przemianie. Mamy na przykład 2 rozdział. Zamieniona, przemiana jest wody w wino bezalkoholowe, tak? Wino przemiana, tak? Potem mamy rozdział 4, tam jest też przecież historia Samarytanki, przemiana smutku na radość. Ta kobieta była przygnębiona, powiedzcie, dlaczego ona w samo południe po wodę przyszła? No bo ludzie by powiedzieli, patrzcie na tę kobietę, to... Nikt normalnie nie przychodził samo południe po wodę, tylko z samego rana bardzo wcześnie, ale Pan Jezus już tam na nią czekał. I ta kobieta, jak usłyszała, że On jest Mesjaszem, to co zrobiła? Pamiętacie, co zrobiła? Zapomniała o wodzie, o tych dzbanach, pobiegła do miasta. Ludzie, mówi, spotkałam człowieka, który wszystko o mnie powiedział. Czyż to nie jest Mesjasz? Ludzie byli tym tak podekscytowani, że zaczęli jej słuchać i potem co? Wielu przyjęło Chrystusa, potem całe miasto, tam Sychar. Coś niesamowitego. To była ewangelizacja. Ewangelizacja zawsze się rodzi w sercu radosnym, a nie w sercu przygnębionym, nie w sercu, które ma poczucie winy. Pewni ludzie kiedyś przyszli do mnie, zapukali i chcieli mi powiedzieć o życiu wiecznym. Nie będę wymieniał nazwy, nie mam zwyczaju. A ja do nich mówię tak, a macie pewność zbawienia? No wie pan co? Jak pan może takie rzeczy mówić? Ja mówię, to co? To idziecie do ludzi i co mówicie tym ludziom? Kompletnie nie rozumieliśmy się. Byliśmy na innych falach, zupełnie na innych falach nadawania, tak? A więc 4 rozdział ze smutku na radość. Ten 4 rozdział też opisuje z choroby na zdrowie, tak? Opisana jest tam przecież też historia uzdrowienia syna dworzanina w tej 4 rozdziale. Potem mamy 5 rozdział, sparaliżowany, tak? Przemiana paraliżu na aktywność. Widzicie, cały czas przemiana. 6 rozdział, nakarmienie 5000, przemiana głodu na sytość. Potem mamy 6 rozdział, burza na morzu, tak? Przemiana burzy na spokój. Potem mamy 9 rozdział, przemiana ciemności na światłość. Tam jest niewidomy, który jest uzdrowiony. I 11 rozdział, słynna historia o Łazarzu, przemiana śmierci w życie. Widzicie, cały czas przemiana. I Pan Bóg nas informuje, że my musimy przemianę doznać. Ja muszę jako pastor Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego przeżyć przemianę, głęboką przemianę. Każdego dnia my musimy się nawracać. Uważacie, że powinniśmy codziennie się nawracać? Ja wierzę, że powinniśmy codziennie się nawracać, bo my mamy tendencję do odchodzenia od Boga. Każdy z tych cudów tutaj wymieniony w tej Ewangelii był wynikiem połączenia słowa Chrystusa z żywą wiarą. Według wiary niech ci się stanie. Tak jak zaufałeś, niech tak będzie. A kiedy Maria i Marta w rozpaczy padły do stóp Pana Jezusa, to powiedziały: Panie, gdybyś tu był, nie byłby umarł brat nasz. I wtedy Chrystus powiedział piękne słowa: jam jest żywot i zmartwychwstanie. Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. I takie pytanie postawił: czy wierzysz w to? I dzisiaj Pan Jezus stawia to pytanie do ciebie i do mnie: czy wierzysz w to? Jezus Chrystus jest naszym największym darem dany nam. Jest naszym najlepszym przyjacielem, najkochańszym. Mogą was zawieść ludzie. Ja już to
Wiele razy mówiłem. Zawiodłem się wiele razy na ludziach, ludzie się na mnie zawiedli, czasami dzieci się na mnie zawiodły, ja na dzieciach się zawiodłem, czasami żona się na mnie zawiodła, ja na żonie się czasami zawiodłem, ale nigdy na Chrystusie się nie zawiodłem. Oczywiście to słowo zawód, drobne sprawy jakieś tam, ale wiecie, jakieś tam rozczarowania. Taka prawda jest, na ludziach się zawsze mniej lub bardziej zawiedziemy, ale ja na Chrystusie się nigdy nie zawiodłem. Bo wiem, że się nigdy nie zawiodę. Ja mogę nie rozumieć jego drogi, jaką mnie prowadzi. Ale wiem, że się ostatecznie nigdy na nim nie zawiodę. I Pan Jezus jest specjalistą od przemiany. Ze śmierci do życia. Z przemiany, aby nowego człowieka uczynić. Jeżeli jesteś tutaj, kimkolwiek jesteś, wielu z was nie znam przecież, nie wiem, co przeżywacie. Kimkolwiek tutaj jesteś i cokolwiek przeżywasz, Pan Jezus jest przy tobie, nie odrzucił ciebie. Jeżeli ty Jego nie odrzucisz, to On ciebie nie odrzuci. Kiedy mnie przygotowywał pastor do chrztu, to On mi zawsze powtarzał od samego początku, ja to sobie tak zakodowałem, że sam teraz to przekazuję. Powiedział tak, jak ty Boga nie opuścisz, to Bóg ciebie nigdy nie opuści. Zgadzacie się z tym? Pan Bóg nigdy nie opuszcza człowieka pierwszy. Nigdy tak nie jest. To jest dopiero wierny małżonek, oblubieniec, tak? Nigdy nie opuszcza. To my go opuszczamy. Jeżeli my go nie opuścimy, to on nas nigdy nie opuści. I to jest piękne. Cokolwiek przeżywasz, cokolwiek się dzieje w twoim życiu, zawsze może być inaczej. Jest słońce. Pamiętajmy, że słońce zawsze świeci. Czasami tylko co? Chmury przychodzą. Jakieś wiatry, wichry, ale za chwilę co? Rozgonią wiatry te chmury i co? I słońce znowu zaświeci. Ono zawsze świeci, nigdy nie przestaje świecić. I Pan Jezus zawsze świeci swoją sprawiedliwością. Każdy, kto do Niego przychodzi, będzie żył wiecznie. Każdy, kto przychodzi ze swoimi problemami, Pan Jezus je rozwiąże. Ale musisz to uczynić z wiarą, z sercem, przyznać się do swojego grzesznego stanu i osądzić swój grzech. Chrystus nie przyjmuje sprawiedliwych. Chrystus przyjmuje tylko grzeszników. Ja na koniec powiem tak, jak pewna siostra ze mną kiedyś jechała na wieczerzę pańską, ja ją po drodze zabrałem, a była to pewna siostra, która w ogóle nie brała udziału w wieczerzy. Jak pamiętam, świat światem, to nie brała udziału w wieczerzy pańskiej. I mówię do niej tak, słuchaj, jak to się dzieje, mówię, nie? A nie, zaczęło się od tego. Później tam to, co ja chciałem powiedzieć, to potem powiem. Ona powiedziała tak, czy ja mogę wziąć udział dzisiaj w wieczerzy pańskiej? Byłem zaskoczony. I ja mówię, słuchaj, to zależy. Tak i powiedziałem. Tak popatrzyła niepewnie. Nie wiem, czego się spodziewała. A ja jej powiedziałem tak. No jeżeli jesteś grzesznikiem, to możesz. Ale jeżeli jesteś z tych sprawiedliwych, nie wolno ci tego zrobić. Załapała. I z radością ją zobaczyłem. Później, jak brała udział w Komunii Świętej, w pamiątce śmierci Chrystusa. Później z nią rozmawiałem i powiedziałem, dlaczego tak często nie brałaś udziału w Wieczerzy Pańskiej. Bo ja naprawdę borykałam się z problemem, czy Chrystus mnie przyjmuje taka, jaka jestem. Bo ciągle jakieś grzechy jej diabeł przypominał i ona uważała, że jest co? Niegodna. Nikt z nas nie jest godny. Nikt z nas nie jest godny. Chrystus jest naszą sprawiedliwością. A na koniec dwa, trzy teksty przeczytam i zostawię nas z tymi tekstami. I wszystkie są z Ewangelii Jana. Naprawdę piękna Ewangelia, cudowna. 8 rozdział, Ewangelia Jana, wiersz 12. 8 rozdział, wiersz 12. Ja jestem światłością świata. Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość żywota. 10 rozdział Ewangelii Jana, 7 wiersz. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wiersz 10, wiersz 11. Ja jestem dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. 13 rozdział Ewangelii Jana i 13 wiersz.
Wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem i słusznie mówicie, bo nim jestem. Jeśli wtedy ja, Pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze i wy winniście sobie wzajemnie umywać nogi wasze. Ewangelia Jana 14:6. Odpowiedział mu Jezus, ja jestem droga i prawda i żywot. Nikt nie przychodzi do Ojca, jak tylko przeze mnie. I 15 rozdział, wiersz 1 i 5. Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest winogrodnikiem. Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami, każdy, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten wydaje wiele owocu, bo beze mnie nic uczynić nie możecie. A więc, bracia i siostry, drodzy przyjaciele, umiłowani, Jezus Chrystus jest dla nas wszystkim. Jest powietrzem, jest słońcem, jest wodą, jest życiem, jest po prostu wszystkim. Poza Chrystusem jest mrok. Poza Chrystusem jest ciemność i rozczarowanie. W Chrystusie jest rozwiązanie wszystkich problemów. Jeżeli nawet czegoś nie rozumiesz, Pan Jezus sobie poradzi z tobą, swoim niezrozumieniem. Kiedyś Job miał pretensje do Boga, a na końcu co powiedział? Teraz moje oko ciebie ujrzało. Teraz wiem, kim ty jesteś. Dlatego podążajmy za Jezusem i trzymajmy się Go, jak małe dziecko się trzyma matki, tak? Tak jak małe dziecko się trzyma matki, tak my się mamy trzymać Jezusa Chrystusa, bo On jest naszą sprawiedliwością, naszym zbawieniem. Jest po prostu wszystkim. Niech Bóg nam błogosławi. Amen. Dziękujemy bratu za to chrystocentryczne kazanie. Zanim zaśpiewamy kolejną pieśń, mam taką prośbę, aby te pożyczone zborowe śpiewniki po nabożeństwie odłożyć na pianino. To bardzo ułatwi. Dziękuję bardzo. Otwórzmy teraz te śpiewniki na pieśń numer 314. Pieśń Jak słodko imię Jezus brzmi.
Pomódlmy się. Drogi nasz, Panie Boże Wszechmogący, drogi Jezu, chcemy podziękować Tobie, że przyjmujesz nas takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi słabościami, błędami, a przede wszystkim grzechami. Chcemy u stóp Twoich, Panie Jezu, powiedzieć Tobie, że bez Ciebie nasze życie jest tragiczne, beznadziejne. Panie, dziękujemy Ci za zbawienie. To taki cudowny temat, że Ty 2000 lat temu przybyłeś na tę planetę, podałeś nam rękę, wyciągnąłeś nas z bagna grzechu. Pomóż nam zrozumieć, że grzech to coś strasznego, że chcemy prosić Ciebie, żebyś zabrał nasze grzechy. Jeżeli cokolwiek jest w naszym życiu takiego niedobrego, co osłabia naszą więź z Tobą, zabierz to, Panie Jezu, pomóż nam. Dziękujemy Ci za Twoją cudowną miłość. Racz nas wszystkich błogosławić na cały ten sobotni dzień i na nowy tydzień. W imieniu Pana Jezusa. Amen.